Cześć, z tej strony Mikołaj. Witam Was w kolejnym odcinku Flesza. Na początek pytanie do Was. Jak Wam się podoba nasza nowa czołówka, którą mieliście okazję przed sekundą zobaczyć? Czekam na Wasze komentarze, oczywiście pod filmem. No ale jak widzicie, to nie koniec nowości, bo mamy też czerwone światełko, które jak do mnie przywodzi tylko na myśl jedno miejsce, ale umówmy się, że w naszym studio też bywa gorąco, <laughs> była gorący klimat, także on jest bezpośrednio związany z tym, jak dużo się dzieje. A że dzieje się teraz dużo, bo jest środek sezonu, zrobiła się mega fajna pogoda na rower. Ja osobiście się mega jaram tym, że jest rozpis zieleni kiedy pójdę sobie na rower po prostu chłonę to wszystko i, i pam, ten rzepak, tą zieleń, to wszystko co tak pięknie pachnie. No ja jestem naprawdę tym nakręcony do jazdy i kocham wiosnę właśnie z tego powodu, że ta przyroda po prostu tak emanuje, że no jest ten cały sprzęt, nieważne są te wszystkie nowości, o których za chwileczkę powiem, chociaż one też są super i one też mnie nakręcają, ale to jak dużo się dzieje teraz fajnych rzeczy na rowerze, na dworze i co daje endorfin to jest mega. Także słuchajcie, po tym fleszu pakujcie się w stroje i wychodźcie na rower. Ale nie przeciągamy, nie przedłużamy. Bardzo dużo nowości. Są fajne nowości sprzętowe, dużo ciekawostek z Paryż-Rubę. Dużo też dramaturgii generalnie z kolarstwa szosowego w ostatnim czasie. Także myślę, że to będzie fajny flash. Postaram się Wam opowiedzieć o tym, co nowego, ale też powiedzieć od siebie, co o tym sądzę. Dać jakieś takie jakby głębsze wejście w temat, to co staram się we flashach robić, a nie zawsze mi wychodzi, kiedy nie niców jest za dużo. Także nie przeciągając. Patrzcie kawę, czy tam otwierajcie browarka, nie wiem co tam lubicie. Zapraszam, lecimy z tematem. Na początek, premiera, która jest już nie taka świeża, bo to był chyba 2 kwietnia, kiedy Shimano pokazało nową linię napędów Essa. I to jest generalnie taka duża rewolucja, bo jak pewnie wiecie, we Flashu bodajże rok temu wam pokazywałem linię o sprzętu Shimano Qs. Shimano Qs to jest linia sprzętu do rowerów różnego typu: do rowerów trekkingowych, crossowych, MTB, która ma zastąpić te wszystkie podstawowe grupy czyli tam Acera, Alivio, Altusa wszystko, co jest jakby takie dla początkujących do rekreacyjnej jazdy, ale lepszych to ma być Qs, czyli tam jest 9-10 biegów nie pamiętam, czy 11 też w tym momencie, szczerze powiedziawszy. Jeżeli ktoś chce, było to we Flashu, jednym z pierwszych także zapraszam. A teraz mamy nową premierę, czyli linia napędów Shimano Essa. I Shimano Essa to są grupy napędowe, zupełnie, czy grupa napędowa zupełnie jakby dla początkujących. Czyli ta, która ma jeszcze mniej biegów, i jest dedykowana do jeszcze tańszych rowerów, do jeszcze bardziej rekreacyjnych zastosowań. I co jest ciekawe w tej Essie, to jest to, że. Tutaj nie ma jakiejś niesamowicie wysypu tych nowości. Klamki nie są nowe, hamulce są pozagrupowe, te które już były. klamko, -manet... klamko manetki, manetki są te, które już były. Tak naprawdę nowa jest tylna przerzutka, ośmiobiegowa, która ma konstrukcję w zasadzie taką samą jak teraz wszystkie nowe przerzutki Shimano, czyli tą w technologii RD. To zapewnia na pewno lepsze napięcie łańcucha już wyjściowo, to znaczy, że mimo że tu nie ma sprzęgła, to powinno dobrze trzymać łańcuch podczas jazdy po wertepach, więc nowa jest ta przerzutka tylna, nowa jest kaseta o dużej rozpiętości, bodajże 11,45, już nie pamiętam, więc wejdę sobie teraz w ten produkt i zobaczę. Fantastycznie działający internet to jest domena tego miejsca, naprawdę, w którym nagrywamy. No, przykro mi, słuchajcie, ale tak się zdarza. Dobra, udało się. Są dwie kasety, 11.40 oraz 11.45, więc w sumie można powiedzieć, że jak na 8 biegów to jest to gigantyczna rozpiętość. do tego łańcuch 8 biegowy, który już jest obecnie w ofercie, także tutaj nie ma jakby nowości w tym zakresie. Łańcuch pozostaje ten, który był rzędowy. No i do tego jest jeszcze nowa korba. Korba, która ma albo 32 zęby, znów poczekamy trochę, bardzo mi przykro, albo 32 zęby, albo 40 zębów, czyli jakby tu widzimy, że ponownie, tak jak w q to jest bardzo szerokie spektrum zastosowania, tak samo i w S-sie jest bardzo szerokie spektrum zastosowania. I wiadomo, że kiedy bar będzie 40, 40 no to jest to napęd dedykowany do np. towarów crossowych, może być do jakiegoś gravela z prostą kierownicą, może być np. do jakiegoś fitness bajka, do, do trekkinga, tak naprawdę, no do wszystkiego, co wymaga tego twardszego przełożenia, bo jeździmy szybciej. No a zębatka w korbie 32 to wiadomo, będzie Q do, do MTB. Oczywiście MTB w takim cudzysłowie, bo pamiętajcie, że rowery rekreacyjne i te komponenty rekreacyjne, choć nazywają się MTB, to one gdzieś tam w swoich takich dokumentach technicznych mają napisane, że to jest tylko do rekreacyjnego zastosowania. To wcale nie jest osprzęt do katowania gdzieś tam po górach. To jest osprzęt do rowerów, które jeżdżą po lasach, po parkach, po jakichś polnych duktach, pozwalają przejechać po górskich szutrach. To nie jest oczywiście osprzęt w trudny teren i o tym trzeba pamiętać. Więc tak naprawdę, tak jak powiedziałem, ta premiera to jest tylko mechanizm korbowy w dwóch wersjach wielkości zębatki, nowe kasety i nowa przerzutka. I to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt, ale teraz chciałem się jakby poświęcić, czy pochodzić nad tematem, czy to dobrze. tak? Bo dużo osób i to obserwuje bardzo często w komentarzach, czy na portalu Bike World, czy jak gdzieś tam przeglądam internet, czego może nie robić zbyt często, ale widzę, że ludzie bardzo mocno optują jednak za tym, żeby napędy miały dwie tarcze z przodu, trzy tarcze z przodu, bo to jest lepsze, komu to przeszkadzało, bo przecież to jest fajne, bo jest więcej przełożeń. I generalnie z taką się spotykam wrogością napędów jednorzędowych I, i powiem wam tak, z jednej strony te osoby mają rację, bo z punktu widzenia takiej efektywności mechanicznej, no to te przekosy, które mamy na napędzie jednorzędowym są bardzo niezdrowe dla łańcucha, bo nie dość, że wydajność napędu spada, tak, bo jest większe tarcie na łańcuchu, więc on pracuje szybciej się zużywa. Jakby gorzej pracuje, gorzej przenosi moc, będzie też głośniej pracował, to jest jakby minus, <laughs> duży. Z drugiej strony, no, najczęściej mamy ten problem z mniejszym zakresem przełożeń, bo jednak dwa blaty, na przykład 46-30 i kaseta 11-36, no to jest genialne rozwiązanie, które nam daje mega duże spektrum przełożeń, czy fmtb jest jakieś tam 36-22 i na przykład kaseta 11-36, albo tak jak w Dorca jest 11, 42 może do tego dojść. Także tu naprawdę. Na pewno to jest, to jest problem, ale ja mam taką teorię na ten temat, że yy, taki właściwy sposób, który zawsze polecam też i ludziom, którzy mnie pytają o jakieś porady dotyczące napędów. Jeżeli macie jeden blat z przodu, to zawsze dobierajcie taką zębatkę, żeby najbardziej miękkie przełożenie, czyli to, które macie na, na, yy, na zębatce w korbie, plus na największej tarczy kasety, żeby to przełożenie jakby odpowiadało. Yy, Waszemu potrzebne, potrzebnemu, jakiego potrzebujecie, najbardziej miękkiemu przełożeniu. A to, że Wam zabraknie najtwarszego przełożenia, to nie ma takiego dużego znaczenia, bo zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Najczęściej, kiedy mamy nawet takie 32-11, to te 34-5 na godzinę będziemy sobie w miarę komfortowo jechać, a dopiero potem nam zabraknie tych przełożeń. Czyli no, to są rzadkie sytuacje na rowerze górskim. Tak? To są sytuacje, kiedy na przykład jest jakiś długi zjazd, jest jakiś bardzo mocny wiatr w plecy. No naprawdę takie doszukiwanie się, że brakuje nam twardego przełożenia w rowerze rekreacyjnym, no to to jest trochę tak, mi się wydaje na wyrost. No ale w to już nie wchodzę, bo to są indywidualne kwestie. Na pewno z punktu widzenia efektywności mechanicznej i życia napędu, napędy jednorzędowe nie są dobre. Lepsze są napędy z dwoma tarczami czy z trzema tarczami z przodu, ale i teraz przechodzę do największej zalety tej esy. Prostota tego, jaka, jakie to zapewnia użytkownikom, jest genialna. Ja widzę to po dzieciach. Po różnych osobach, które się nie znają też na rowerach, które przychodzą na przykład czasami albo jedziemy sobie wspólnie na rowerze i obserwuję, co one robią. Decydowanie o tym, którą tarczę z przodu wybrać, dla wielu ludzi to jest coś mega trudnego. Oni w górach, kiedy dojeżdżają do podjazdu, nie wiedzą, czy jedynkę, czy dwójkę, czy co zrobić, o kurczę, o już pod łańcuch, bo już źle zmienili bieg. I to jest właśnie mega problem. A tutaj mamy bardzo proste, tak? Jedna manetka, twardziej i bardziej miękko. Mega uproszczenie, jakby całej filozofii działania napędu. I oczywiście. O, za długo mówię, to jest sygnał. I oczywiście te wszystkie wady napędów 1x zostają w tej s -sie, ale uwierzcie mi, mega dużo początkujących osób, do których to jest dedykowane czy kierowane, nie umie dobrze zmieniać biegów. Spada im łańcuch, klinuje się im łańcuch, bo źle używają przedniej przerzutki. Nie mogą zmienić biegu, bo te najtańsze grupy też kiepsko działają pod obtężeniem. A tutaj tak naprawdę to bardzo upraszcza całą tą obsługę napędu i uważam, że kierunek jest dobry. Rozgadałem się, ale chcę, żebyście wiedzieli, że za tym nie stoi tylko właśnie. Jakaś moda, tak? Czy jakieś, nie wiem, no uparcie producentów. Oczywiście to jest prostsze w montażu dla montowni, to jest tańsze dla firm, że kupują o, jeden, o dwa elementy, mniej kolejny pancerz odpada, kolejna linka też odpada. Więc to jakby dla, dla przemysłu rowerowego to jest OK. To jest taki ruch być może też biznesowo dobry, ale dla początkujących z punktu widzenia jeżdżenia na rowerze, naprawdę ma to sens. Ja uważam, że wiele osób jakby ma problem z obsługą brzutek po prostu, to trzeba powiedzieć szczerze, początkujących, a to pozwala tego problemu uniknąć, także rozgadałem się. Mam nadzieję, że moich takich fanów, którzy lubią oglądać te bardziej zaawansowane tematy, to nie ostrąciło, bo przechodzę teraz do, do dalszych rzeczy. Ale to jest no, ciekawy ruch ze strony Shimano, bo jednak pamiętajcie o jednym. Shimano zawsze było mega takim, taką firmą, która cisnęła na tą przednią przerzutkę. Oni byli bardzo długo przeciwni jakby 1x i tak naprawdę tak długo jak mogli, to starali się tą przednią przerzutkę utrzymywać w jak największej ilości grup. Przechodzę dalej, bo o S się bardzo dużo już rozgadałem, także przechodzę do kolejnego tematu. To jest fajna premiera. To jest nowy BMC Road Machine, czyli ich rower szosowy, który jest dedykowany. Powiedzmy do szeroko pojętego Endurance, czyli taka komfortowa szosa, która ma zapewniać bezpieczeństwo podczas jazdy po trudnych nawierzchniach, generalnie dużą stabilność w prowadzeniu, wygodę też jeżeli chodzi o pozycję, bo jest to rower, który zawsze ma nieco bardziej wyprostowaną sylwetkę, wiadomo, wyższa główka, nieco krótsza rurka. No, klasyczny Endurance, to nie będę wchodził w szczegóły, generalnie po prostu komfortowy, długodystansowy rower szosowy. I teraz chciałem powiedzieć tak, nie jeździłem na poprzedniej generacji, jeździłem na dwie generacje wstecz na Road machine, i powiem Wam, że ten rower bardzo dużo na mnie zrobił wrażenie, to była w ogóle fajna historia, bo byłem wtedy na premierze kół DT Swiss, u nich w Szwajcarii, w Bill, gdzie jest taka centrala, całe centrum R&D, taka linia montażowa właśnie dla, do kół testowych, też dla zawodników, które się robi, wszystkie te koła są budowane tam u nich w centrali. I to było takie fajne przeżycie, bo oni nas wzięli na testy właśnie nowych kół Endurance, to były wtedy ERC, DT Swiss ERC seria, wtedy weszła, weszła jako nowość. I pojawiliśmy na rowerach BMC właśnie na tych kołach z oponami 25 mm, To wtedy oczywiście było szeroko, bo to był chyba 2018, 19 rok jakoś tak, chyba 2018, no dawno temu. W każdym razie w trakcie jazdy jeździliśmy nie tylko po to jest po szutrach i to po takich nawet błotnistych szutrach bym powiedział. I rower się genialnie tam prowadził, to chciałem powiedzieć, ale w trakcie jazdy była, był pit stop, była przerwa i założyli nam te same koła, ale z oponami 28. Po prostu mieli przygotowane dla każdego kolejny komplet kół, żeby móc sobie to fajnie porównać. No i przepraszam, i chciałem Wam powiedzieć, że poza tym całym tematem tego testu kół, który to było fajne ze strony DT, posunięcie, że tak tam to pokazali, to rower prowadził się genialnie. Jeździliśmy też po górach, na zjazdach na prędkości, naprawdę jak na szosę endurance, prowadził się, no bym powiedział, lekko sportowo i to jest fajne w rowerach, ale na tych szutrach też był mega wdzięczny i to były dwie generacje wstecz, a tu jest nowa generacja, więc spodziewam się, że dwie generacje w przód, o to mi chodzi, więc spodziewam się, że teraz. To prowadzenie jest co najmniej nie gorsze. Oczywiście rama jest drzwi zintegrowana, wygląda właściwie jak sportowy rower, szasowy, ale uwaga, największa nowość. Tutaj mieszczą się opony 40 mm. I dla mnie to. Jest mega, bo pomijam takie rzeczy, jak oni tutaj piszą. Tak? że rower generalnie jest zintegrowany, jest szybki, jest bardziej komfortowy, jeżeli chodzi o tłumienie drgań. Z takich ciekawostek, ma schowek też w ramię. Zaraz wam to pokażę. Tutaj jest ten schowek pod koszykiem bidonu. Czy to będzie widać dobrze gdzieś? A nawet jak nie będzie, to możecie sobie to wyobrazić. Po prostu jest schowek, który klasycznie jest pod, pod koszykiem bidonu. Ale niesamowite właśnie jest to, co powiedziałem, że. No Taki rower, sportowo wyglądający, mieści opony 40 mm. To oznacza mniej więcej tyle, że dla bardzo szerokiego grona odbiorców, które interesowały się właśnie gravelem, ale w takim lekkim szutrze, czyli jeździli zawsze na szutry premium, jeździli na jakieś takie szutry, które są raczej gładkie, albo używali gravela, trochę szutrów, trochę leśnych duktów i trochę asfaltu, to, to w tym momencie takie szosy endurance, które już są właściwie all-roadami, czyli są rowerami, które są jak Shossa Endurance, ale pozwalają założyć szersze opony. No to przy tej reklivencie 40 mm to to dla wielu, wielu osób po prostu posiadanie gravela przestaje mieć sens, bo ten rower będzie na szosowych slickach mega szybki i efektywny, a tak naprawdę, kiedy założymy jakieś gravelowe opony 40, no to śmiało możemy pojechać tutaj właśnie na, na prawdziwy gravel. Wiadomo, że geometria nie będzie aż tak gravelowa, to znaczy nie będzie aż tak płaski kąt główki, albo będzie temat innego trailu, który wynika też z obsadzku widelca. Może baza kół będzie nieco mniejsza, bo to są takie tematy, które widzimy w szosie, że ja pamiętam na przykład 2020 rok, kiedy testowałem, Treka Domani i sobie jeździłem na nim na oponach gravelowych 35 mm, to mi się jeździło genialnie wtedy na tym rowerze, właśnie po szutrach, po jakichś lasach, po jakichś polnych drogach dziurawych, ale kiedy było błoto, wpadałem w poślizg, to czułem, że ta geometria jest jednak szosowa, że cały czas ta baza kół jest mniejsza, że kąty są inne, że ta reakcja roweru jest bardzo dynamiczna i kiedy falasz w poślizgu na gravelu dużo łatwiej jest opanować ten poślizg łagodnie, niż właśnie na rowerze szosowym. Więc tu będzie ten temat, że, że zawsze gravel będzie łatwiejszy do opanowania w trudnym terenie, ale powiem Wam, że dla masy ludzi, jak tak patrzę, jak jeździcie na gravelach, jak jeździmy, jak ja jeżdżę nawet, no to taka szosa to jest po prostu mega uniwersalny sprzęt, bo możemy mieć jeden rower, który jest i na szosę właśnie, a kiedy założymy odpowiednie opony czy koła, a inne, no to, to może być po prostu gravelem Właśnie przy okazji tego, mam dla was taki mały, taką małą zapowiedź teaserek. Spoiler, może spoilerek, to się mówi, nie wiem teraz, tak młodzież się wypowiada. Mam teraz u siebie w teście, znaczy dużo rzeczy mam w teście, bo teraz jest wiosna, więc dużo rzeczy testujemy i one będą się pojawiały cyklicznie i na YouTubie, ale nie tylko, bo sporo materiałów idzie tylko na portal. Pamiętajcie, że jak macie ochotę, wchodźcie na portal.bikeworld.pl, tam naprawdę piszemy dużo artykułów, bo. No nie ukrywam, że na działalność to więcej jednak odbywa się na portalu. I są to teksty po prostu pisane ze zdjęciami niż, niż filmy, bo nie na wszystko po prostu jest miejsce, czas i pieniądze, żeby to kręcić. Ale to jest bardzo fajny temat. Słuchajcie, koła Evan Lighta dedykowane do właśnie rowerów typu all-road, czyli tak naprawdę no do takich no szosówek, jak, jak wam pokazywałem, tego BMC które mają szerokie, szerokie obręcze które mają stożek taki bym powiedział pośredni. Nie są bardzo niskie, nie są też wysokie i mam na nich takie opony. Pokażę Wam IRC Bowken Plus TLR. Właściwie gładka opona na środku. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Jak nie będzie, to musicie sobie to wyobrazić. Albo sobie na przykład wejść na stronę internetową i zobaczyć. Gładki właściwie środek, taka lekka siateczka. Oj, znowu alergio, za długo mówię. Lekka siateczka w tej takiej pośredniej części i klocek, klocek boczny wyraźny, już taki lekko terenowy. Powiem Wam szczerze, że jeździłem na tym na razie parę razy, nie za dużo, bo byłem chory ostatnio, ale to jak to trzyma prędkość na wprost i jakie daje możliwości, kiedy właśnie jest koło jeszcze karbonowe w terenie, jak to tłumi drgania przy jakiejś szerokości na 32 mm, tylko, to nie jest to tak szeroka opona, chociaż profil jest wysoki, to więc daje komfort. No jestem w szoku, powiem Wam, że na ja tych kołach będę niedługo kręcił, znaczy niedługo, no za jakiś czas, tak, no, jeszcze trochę pojeżdżę, ale powiedzmy pewnie dwa tygodnie, będę kręcił dla Was film, no, bo jest o czym mówić, naprawdę. No to, to jest ciekawy temat i właśnie takie BMC z takimi kołami, z takimi oponami i, i macie mega mega uniwersalny sprzęt, i tego odłożyć. Ja to akurat sobie jeżdżę na KTMie X Strada, czyli na gravelu, ale do takiej szosoweczki BMC te koła by siadły jak, jak złoto, naprawdę. Dobra, idę dalej. Mm. Trochę się chyba muszę pospieszyć, bo jak mi już dwa razy się wykaślił komputer, to znaczy, że nie jest dobrze. W każdym razie, jakbyście mieli ochotę doczytać jeszcze szczegóły, to też zapraszam. Kolejna premiera, słuchajcie, tego samego typu. Po prostu szosówka Endurance, która... Jest czymś więcej, to znaczy jest on ale no właśnie, ten old road może być nawet gravelem, to znaczy Envy e, Frey. Nie wiem jak to nazwać, jak to przeczytać ładnie, bo mam nadzieję, że nie pomyliłem się z akcentem. W każdym razie e, komfortowa szosa Endurance marki Envy. No fajna marka, w ogóle o tym nie będę może mówił. Fajna, fajny brand, bez względu na niesmakowity rower, który na pewno nie jednego pasjonata kolarstwa porywa i interesuje. E, ale ten sam, słuchajcie, e, scenariusz, czyli opona wchodzi maksymalnie 40 mm. E, bardzo aerodynamiczna sylwetka. To to w ogóle jest tutaj fajnie opisane, że geometria tego roweru to jest geometria dla współczesnego, współczesnego użytkownika. I to jest fajnie, fajnie powiedziane, ale wydaje mi się, że to jest trochę właśnie postęp technologiczny. I o tym chciałem powiedzieć, że. Kiedyś nie było możliwości, żeby był jeden uniwersalny rower. I dalej tak nie będzie, bo nigdy nie będzie tak, że rower może być wyścigowy, mega szybki i gravelowy w jednym. Ale są takie rowery, właśnie jak te współczesne szosy Endurance, które jedną zmianą, właśnie oponą, są w stanie całkowicie przemodelować możliwości używania danego roweru. Bo oczywiście pamiętajmy o tym, że w rowerach z barankiem, gdzie nie ma amortyzacji, gdzie. Są właściwie dwie składowe, tak geometria i ogumienie. I to, to wpływa, jak się rower będzie prowadził. Jeżeli mamy tak duże możliwości założenia szerokich opon, to naprawdę te rowery stają się bardzo uniwersalne. I ja nie mówię, że to jest rower, na którym bym chciał jeździć na górskich szutrach szybko. Ale jest to, jest to rower, który... Ja mieszkam na przykład we Wrocławiu. Mam masę fajnych szutrów, ale też takich mniej równych duktów, które obsłuży w cudzysłowie, geometria szosowa. Tylko, właśnie kwestia opony. I, I powiem szczerze, że gdybym miał mieć jeden rower, nie mieć szosy i grawela osobno, bo w tym momencie tak mam prywatnie, no to bym kupił sobie coś takiego właśnie. Bo to uważam, że jest przyszłość, bo dla wielu amatorów, to nie wiem, pół na godzinę wolniej takiego roweru, niż, czy godzinę, kilometr na godzinę wolniej, niż gdyby wzięli wersję jakąś bardziej wyścigową. No naprawdę, dla mnie to jest fajne. To jest fajne i pamiętajmy, że to jest dalej szosa. Ale, ale z takimi możliwościami, które właśnie sprawiają, że staje się to dużo bardziej uniwersalna szosa. Też schowek w ramie, to już teraz stał się taki branżowy standard. Fajnie, że to się dzieje, no bo nikt nie lubi mieć masy rzeczy w kieszonkach. A jak możemy tu włożyć pompkę, dentkę i tego typu rzeczy, no to, to, to spoko. Nie będę się rozwijał w szczegółach, bo te rowery są bardzo podobne do siebie, tak naprawdę. To też jest taki znak czasu, że o tym mówiłem ostatnio we fleszu, że rowery teraz są po prostu do siebie bardzo podobne. Czy to dobrze? Dobrze, bo są dopracowane, bo pewien poziom został osiągnięty jakby inżynierski i teraz się go trzymamy. Natomiast no, to, że wszystko jest takie same, no to jest nieprzyjemne o tyle, że ciężko się wyróżnić z tłumu, ciężko mieć coś oryginalnego, a wiadomo, że fajnie mieć coś oryginalnego. Więc no, takie, moje, takie moje wrażenie na ten temat. Wyłączam to, przechodzę dalej. Kontrola czasu, proszę Pana, Panie Operatorze. Ile to długo trwa już? 20 minut już mówię. A dopiero jest to na początku. Kurde, muszę przyspieszyć. Wybaczcie, będę przyspieszał. No, ale to mnie jak tutaj przyspieszać, skoro jest kolejna mocna premiera i bardzo ciekawa premiera. Słuchajcie, Fox 32 Stepcast. Absolutnie nowy widelec Foxa do cross country i maratonów, którego jeszcze nie było w ofercie. Znaczy, że znaczy był taki model, ale nie w takiej formie. Pamiętacie pewnie jakiś czas temu w jednym z flashy, nie wiem już kiedy, ale pewnie z pół roku temu lekko, mówiłem Wam o przeciekach na temat nowego widelca Foxa, który ma y, odwrotną podkowę. Podkowę, tak jak to powiedzieć? No to, co łączy dwie golenie dolne i jest tutaj na tym zdjęciu akurat pomarańczowe. Nazwijmy to podkową. Y, ta podkowa zawsze była w Foxach z przodu. A z tyłu jest tylko w manitu. To jest taki wyznacznik widelców manitu. Natomiast widzieliśmy na zawodach u kolarzy, że część z nich używa właśnie tej odwrotnej podkowy, właśnie w Foxach. Czyli widać było, że Fox pracuje nad jakimś nowym modelem widelca. Jest to duża nowość, tego nie było wcześniej, ale jeszcze większa nowość to jest to, ile to daje, co to daje i jak niska masa jest widelca. Bo jest, jest bardzo niska. Zwróćcie uwagę, że widelec do XC i maratonów, 100 skoku oczywiście, golenie 32 mm, średnicy 1287 gramów. No to to jest genialny wynik. To jest, słuchajcie, 100 gramów różnicy względem 1388, tutaj jest to napisane w tym artykule. Względem poprzedniej generacji, także naprawdę mamy ogromną różnicę. Lista oszczędności, jakie zostały poczynione, jest też w tym artykule fajnie pokazana. Ja akurat nie będę wchodził w szczegóły, bo no, wystarczy powiedzieć, 100 gramów różnicy na totalu to jest bardzo dużo. Chociaż nie, jest ważne, żeby to powiedzieć, bo aż 65 gramów osiągnięto. Na nowym damperze. To jest w ogóle duża nowość w Foxach, nowe dampery. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że te dampery są kompatybilne wstecznie, więc jeżeli ktoś ma starszego Foxa, może sobie kupić nowy damper, nowy, nowy tłumik i może sobie tym tłumikiem odchodzić swój starszy widelec 32. To jest ważne. Z takich ciekawostek jeszcze, to rozwiązanie, czyli właśnie podkowa umieszczona z tyłu widelca, zapewnia, że jego sztywność boczna jest porównywalna z tym, jaką oferuje 34. Fox 34. To jest mega różnica. Przy takich osobach szczególnie ciężkich, jak ja, na przykład, ja ważę 80, teraz chcę przyznać, ale 8 kg, czyli praktycznie 90, jak się ubiorę. No to takie osoby jak ja i cięższe, albo takie co ważą 80 i więcej, tak się przyjmijmy ogólnie, może. One bardzo czują to, jak pracuje amortyzator 32, a 34 czy 35 na tak jakimś To jest przepaść, naprawdę ta płynność działania, to jest, ta sztywność boczna, no to jest po prostu odczuwalne. Wiadomo, że lekki zawodnik, zawodniczka tam 60 kg, no czy 50 kg, czy juniorka, junior, nie poczuje tego tak bardzo, ale my, duzi goście, na pewno to poczuje, poczujemy. Więc to jest niesamowita zmiana, że tak lekki widelec potrafi być tak sztywny, i to właśnie dzięki temu rozwiązaniu. A teraz y, dziwne rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Po pierwsze, dlaczego premiera czegoś takiego jest teraz robiona? Skoro umówmy się, no, każdy współczesny zawodnik tak naprawdę jednak jeździ na y, amortyzatorach, które mają szersze golenie. Znaczy, że 34 4 w Foxie czy 35 w Seedzie to jest taka norma teraz, tak? Puchar świata, jak oglądamy, wszyscy mają 110 skoków, 120 skoków z przodu, raczej już nie 100, a tu jest tylko opcja 100, też trzeba to powiedzieć, więc wszyscy generalnie jeżdżą na większym skoku i na no, grubszych po prostu amortyzatorach, a Fox robi coś jakby pod prąd, być może rynek widzi potencjał w tych rowerach takich do XC lekkie fule, typu Specialized Epic World Cup, typu Trek Super Caliber, czyli tam gdzie mamy mniejszy skok zawieszenia z tyłu, też bardziej podporządkowany podjeżdżaniu, więc do tego widelec taki właśnie setka tego typu pasuje idealnie wręcz do hardtaila, więc może jakby tutaj rynek jeszcze nie jest... Hmm, czy, czy firmy nie są tak nakierowane, że będziemy robić już tylko e, fulę do cross-country, jak down-country? Tylko może to cały czas będzie jakiś tam temat sprzedażowy też duży u nich, bo to nie trafi raczej. To, chociaż tego jeszcze nie wiemy, ale to na razie trafiło tylko do tego widelca i tylko w opcji skoku 100. No jako... Jako totalny produkt jest to bardzo ciekawe. Tak? Mega niska masa, duża sztywność, fajne rozwiązania. No, aż chciałbym taki założyć do swojego hardtaila po prostu, bo tu się wszystko zgadza. Natomiast to, że nie ma opcji skoku co 10, to jest ciekawe dla mnie. To, że no właśnie tak Fox zrobił produkt, który jest mega nowoczesny, mega ciekawy i po prostu no, innowacyjny ale zrobił go tylko w takiej wersji, no, która teraz wydaje się być no, trochę w takim trendzie pobocznym. No i teraz po prostu taki podstawowy wydzielecz do cross Country to jest Fox 34 albo Seat bez SL, czyli ten, który ma grube, grube golenie, 35 metrów i to jest ciekawe dla mnie, że Fox właśnie poszedł w tym kierunku. Jako taki uzupełniający jeszcze news, taka mała informacja, mówiłem, że jest nowy damper, nowy tłumik i to jest właśnie prawda, bo Fox na 2025 rok, czyli w tych widelcach, które teraz wychodzą, przygotował całą linię, Nowych damperów. Trzy nowe dampery grip, które mówiąc w skrócie, dają lepszą kontrolę nad rowerem. Dają lepszą kontrolę nad rowerem, bo są szybsze, szybciej reagują na duże uderzenia. Są też bardziej komfortowe, czyli mamy jakby te dwie zawsze wykluczające się cechy: komfort i czułość na małe uderzenia, plus wsparcie, kiedy wykorzystujemy skok w jakby jego właściwej jakby zasadniczej fazie. Więc generalnie po prostu szybsza praca tych damperów to jest takie, najogólniej mówiąc, nowość, plus to, że w ogóle są lżejsze, to też jest ciekawe. Temat jest dosyć skomplikowany, złożony, nie chcę też temu Foxowi tyle poświęcać. Tylko powiem w skrócie jeszcze, że są trzy nowe dampery. Jeden jest do XC maratonu Down Country, drugi to jest Grip SL, Grip X do rowerów trailowych All Mountain i Grip X2 do takiej agresywnej jazdy enduro, grawitacja, skakanie, bikepark, wiadomo, wszystko tego typu. Duża nowość w Focret, tak jak widzicie, nie tylko nowy amortyzator, o którym mówiłem przed chwilą, ale też po prostu cała seria nowych tłumików. No fajnie, fajnie, że się dzieje, bo te współczesne amortyzatory no, łączą wiele cech ciekawych i sprzecznych w sobie i to jest po prostu odczuwalne podczas jazdy. To nie są wielkie zmiany, że jest przepaść nagle, że na starszym się nie dało jeździć, a na tym się da, ale po prostu to jest taka kolejna cegiełka, która pokazuje, że może być lepiej i to jest fajne. Oczywiście, jak nas ma na to stać, no bo jak nas nie stać, to to nie jest fajne, a rynek rowerowy nie wybacza pod tym kątem. Kolejny temat i znowu się chcę rozwinąć, kurczę, bo mam tutaj jakąś myśl do tego dodatkową, ale postaram się to jakoś zwięźle powiedzieć. Fajna premiera, Mondraker, hiszpańska marka, ciekawe fule, ciekawa geometria zawsze, Mondraker Dune. Jego nowa odsłona to jest elektryczny full do enduro który jest zrobiony z tej takiej powiedzmy filozofii lekkiego roweru, czyli ma ważyć jako całość 20 a mniej więcej kilogramów. Jest wyposażony w silnik Bosch Performance Line SX, czyli taki no, bym powiedział najmocniejszy lekki silnik, bo tutaj fakt, że jakby moment obrotowy, maksymalny moment obrotowy tej jednostki plus to jaki jest maksymalny peak power, czyli jakby maksymalne wsparcie wyrażone w watach, kiedy my pedałujemy, tu jest chyba aż 600 W w ogóle. W tym, w tym silniku. Stawia ten silnik no, wśród takich najbardziej mocnych jednostek, z tych lekkich, tak czyli powiedzmy TQ HPR jest taki, no bym najsłabszy, jeśli tam Fazula 60 jest mocniejszy, a ten się wydaje być najsilniejszy. 55 Nm maksymalnego momentu bortowego i aż 600, y, powiedziałem wcześniej, nie pamiętam, 600 W tu jest, potwierdzam, y, maksymalnego wsparcia. I teraz tak, nie chcę się nad tym rowerem rozwodzić, bo 20 kg dla fula do enduro, który ma 170 bądź 180 skoku z przodu w zależności od wersji i 165 skoku z tyłu, to jest bardzo dobra waga, bardzo dobra naprawdę na elektryka. Ale chciałem się skupić na tym, jak jest z tymi silnikami. Dlatego, że temat jest bardzo tak naprawdę skomplikowany, bo z jednej strony jest złożony, bo z jednej strony fajne są te lekkie fule. Lekkie elektryczne fule to jest kurczę na no, rower, który po prostu. No, jak waży około 20 kg. Powiedzmy w Educe 20, a w lówce 18-17 kg no takie, takie masy są dosyć częste. No to mamy rowery, rowery, które ważą tak, niekiedy zwykłe, ciężkie rowery enduro, takie analogowe, bez silnika. Czyli no, mamy rower po prostu normalnie się prowadzący. E, więc to jest naprawdę fajna rzecz, że jedziemy na takim rowerze i na małych prędkościach taki elektryczny full. E, Prowadzi się bardzo naturalnie, bo ja mam takie, takie doświadczenia, że jak full jest ciężki, waży te 25 kg, nawet jak waży 21 kg, 22 kg, jak jedziemy bardzo wolno, bo jest jakiś ciasny trail, jest dużo jakichś zakrętów, nawrotów, to czuć tą masę, tak? czuć, bo jakby nie ma jeszcze tego takiego, że e, zaczynamy tej masy nie czuć z racji prędkości, nie ma tego jeszcze efektu. I ja tego nie lubię. A właśnie te rowery lekkie jakby pozwalają tego uniknąć, tak bo mamy rowery, które się prowadzi normalnie, bo z kolei kiedy prędkość rośnie, kiedy lecimy pełnym piecem i te prędkości są duże, są duże skoki, wejście w bandy na prędkościach, no kiedy generalnie jest już, jest, jest full gas, to tej masy tak nie czuć, to te elektryki się prowadzą bardzo dobrze, szczególnie że mają średniej ciężkości nisko, mają silniki nisko, mają baterie nisko, naprawdę te rowery potrafią dać mega dużo, dużo frajdy podczas jazdy. No i właśnie. Najczęściej jest tak, że kiedy rowery elektryczne są lekkie, no to jednak producenci poza kilkoma, bo jest trochę takich rowerów na rynku, które są i lekkie i mocne, to producenci dają lekkie silniki, czyli dają silnik, który ma mniejszą moc, po to, żeby ta mniejsza moc nie drenowała baterii, dają do tego mniejszą baterię i są w stanie osiągnąć niską masę, bo bateria jest najcięższa w rowerze generalnie. Więc jakby Cały case jest taki, żeby dać małą baterię po to, znaczy żeby dać małą baterię po to, żeby odchodzić rower, a kiedy jest mała bateria, to żeby utrzymać na poziomie jakiś tam zasięg, no to dajemy słabszy silnik, więc jakby upośledzamy rower po to, żeby był lekki. Po, po co o tym mówię wszystkim? Bo dużo o tym mówimy na portalu, dużo w ogóle o tym mówią ludzie. Te rowery są bardzo popularne. Naprawdę, uwierzcie mi, że no, ten, ten rynek kwitnie. W Polsce może najmniej, ale, ale w całej Europie, na całym świecie, to te rowery elektryczne no, naprawdę to jest mega temat. I chciałem tylko powiedzieć tyle, że wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli ktoś jeździ na krótkich trasach, to znaczy, że przyjeżdża powiedzmy w góry na pojedynce 2-3 godziny, to rower. Taki MTB do agresywnej jazdy po szlakach z takim silnikiem typu SX, czyli który ma mniejszą moc i małą baterię, jest fajny, jeżeli jedziemy pojeździć krótko. Bo zamiast trzech jazdów na normalnym rowerze, zrobimy sobie, powiedzmy, pięć jazdów na elektryku i to jest spoko, bo w tym samym czasie po prostu zrobimy więcej fajnej zabawy, ale docelowo... Myślę sobie, że trzeba poczekać trochę czasu, kiedy baterie będą jeszcze dosk bardziej doskonałe, kiedy będą jeszcze lżejsze, bo no, to jak jest prawdziwy elektryk, w sensie prawdziwy, w sensie ma dużą baterię, dużą moc i możemy pojechać sobie zrobić sobie półtora tysiąca czy dwa tysiące przewyższenia, naprawdę używając często tego trybu najmocniejszego. I to jak ciężkie i strome podjazdy możemy na takim rowerze z pełnym momentem, właśnie z pełną mocą wyjechać, to to jest to, bo tutaj zawsze jest ten kompromis. Także. Że nie wszystko jest tak łatwe do podjechania, że jest trochę inaczej. Nie chcę też na ten temat wchodzić, bo wiem, że akurat widzowie fleszu nie są, e, Flesza nie są może miłośnikami e bikeów ale chcę wam powiedzieć, że no rynek tak się tutaj rozwija, tak się tutaj zmienia, tak dużo się tutaj dzieje. Pojawiają się nowe silniki, pojawiają się właśnie nowe jakieś pomysły. Ale myślę, że one wszystkie są w tym momencie takim półśrodkiem, bo dojdziemy do takiego dnia za jakiś czas, że elektryk z pełną mocą i z dużą baterią będzie potrafił ważyć tyle samo co taki elektryk. A wiadomo, że dla prowadzenia wolimy takiego elektryka, czyli lekkiego. Nie, nie chcę się nad tym bardziej rozwodzić, ale też takich yy, y, widzów, którzy są takimi trochę niedowiorkami i, i nie chcą tych e jakby yy, zaakceptować, to ja was chciałem przekonać, do, może moim takim przykładem. Ja jestem miłośnikiem jazdy na normalnych rowerach. Jak wiecie, może nie wiecie, przez wiele lat się ścigałem na rowerze właściwie na różnych i na góralu i na szosie. Mam na, na swoim koncie wiele zwycięstw w imprezach, czy amatorskich, czy bardziej zaawansowanych. No, takich generalnie z tego czasu no, można powiedzieć, no byłem w nodze. <grych> kocham jazda na rowerze i się, kocham się męczyć, lubię to uczucie. I sam mam cztery rowery zwykłe. I sam bym elektryka kupił tylko po to, w mieście mieszkając, żeby jeździć nim po prostu sobie do pracy, nie wiem, z dziećmi na zakupy. Generalnie, żeby się mniej męczyć, kiedy jestem ładnie ubrany, i uważam, że do commutingu to jest mega wynalazek, mega fajna rzecz. Ale gdybym mieszkał w górach, to bym chciał mieć takiego jabajka. Bo po prostu wiem, że jak pojadę w góry i mam dwie godziny na przykład na zabawę, tak, na powojenie się na rowerze, to na normalnym rowerze zrobię trzy razy traila fajnego jakiegoś i jestem już i zmęczony i już mi się skończył czas. A na takim pojadę pięć razy tą samą górkę yy, i po prostu wiadomo, że jeżdżę dla Flow na zjazdach, więc nie, jakby nie ma w ogóle tematu. Ja bym chciał mieć takiego bajka, gdybym mieszkał w górach. Także to tak Wam powiem od siebie. Dobra, przechodzę, przechodzę dalej, bo często jest tak że ludzie, którzy mówią, że coś jest zdobani, a tym nie jeździli po prostu. Jezu, to jest kolejny duży temat. Panie, panie operatorze, jak tam jest stan zegara? 3-3. Dobra, to nie jest źle. Szybko mówię, więc szybko czas tak nie leci. Aż. To jest ciekawy artykuł z gcn sobie wziąłem, bo jest to takie podsumowanie tego, co z szeroko pojętego sprzętu mieliśmy na Paryżu B. I powiem Wam pokrótce, to jest potwierdzenie tego, o czym mówię. Opona w rowerach robi wszystko. Kiedyś było tak, że na paryżu były, były jakieś niesamowite konstrukcje, rower z amortyzacją, albo rower endurance, bo dodatkowe jakieś patenty amortyzujące, szersza opona wejdzie i tak dalej, albo jakieś wkładki pod owikę, dodatkowe owiki, w ogóle podwójne nawijanie owiejek. No, wokół tego była cała. Słuchajcie. No to był cały temat, tak, że drużyny miały w magazynach sprzęt, tylko na jeden wyścig w roku, żeby po prostu dać radę po tych kociłu chłbach jakoś przejechać. No a teraz. Współczesne rowery aero mieszczą opony 32, a nawet 35 mm, yy, i drużyny po prostu zakładają swoim kolarzom szeroką gumę szosową, szerokiego slika. i Te same rowery, które jeżdżą na Tour de France, na Giro d'Italia, na innych klasykach też, które są jednodniowe, które są po prostu zwykłymi klasykami po asfaltach prowadzonymi, używają tych samych rowerów, tylko po prostu szerokie, szerokie opony tutaj są montowane. I to pokazuje to, o czym ja, jako autor artykułów. W magazynie rowerowym, w szosie na portalu Bycord, czy jako teraz prowadzący kanał na YouTubie Bycordu, mówię od zawsze, w rowerze najważniejsza jest opona i ona generuje i decyduje o wszystkim, jak ten rower będzie jeździł, jak będzie komfortowy, jak będzie się trzymał, jak będzie szybki. Opona to jest podstawa i to jest tego przykład. Większość dużyn szos szosowych teraz jechała na rowerze albo Aero, albo takim odramderze, który jest trochę bardziej i komfortowy i tak naprawdę jedyną taką kwestią, która dawała komfort, to były szerokie opony plus ewentualnie wkładki żelowe pod owijkę. czasami niektórzy mieli dwie warstwy owiki i tyle. Nie ma już żadnych, słuchajcie, tak jak kiedyś specjalnych rowerów, nie ma speca B w drużynie Quick-Stepu czy w boże jeżdżą na, na tarmaku, bo nie ma potrzeby. No to jest niesamowite, to jest po prostu, no this is technology, tak? Tak się zmieniło, że, że teraz rower potrafi być szybki, i tak uniwersalnie zmieniamy opony i jeździmy i nie musicie mieć teraz, że y, tak jest, bo zawodnicy są sponsorowani i tak dalej. Nie, na tym wyścigu wszystkie niesponsorowane kasy y, zawsze wchodziły w grę. Tutaj można było zrobić wszystko tylko po to, żeby y, rowery przetrwały ten wyścig, bo, bo po prostu to był na tyle trudny wyścig, czy jest na tyle trudny wyścig, że te rowery często nie wytrzymują tego. Matthew Poel, przepraszam, jakaś pomyłka. Ktoś chciał wejść do studia. To był napad. Okej. Okay. Już nie ten, już nie, już nie przerywamy, mówimy dalej. Bo nawet Matthew Van der Poel w tym roku powiedział, że jego zdanie niektóre sektory są tak trudne, są tak nierówne, że po prostu on wjeżdża i się modli, żeby ten nawet się nie rozsypał. I, i, i dlatego na Paryżu B zawsze zawodnicy mogli wszystko. Inne opony, inne jakieś komponenty niesponsorowane. To był standard. Tak? A teraz nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy jeżdżą na ponach 32. A, a Bahrain Victorius miał opony 35. Nie tylko. Matt Pedersen też miał na 35, a był trzeci? Kurde, był na podium, ale nie pamiętam, czy był drugi, czy trzeci. Ja, to już jest sklej słuchajcie, to jest po prostu sklej No w każdym razie, generalnie wychodzi tylko na to, że e, współczesna wyś szosa wyścigowa mieszcząca opony 32 i 35 jest tak szeroko uniwersalna, że na e, parę szóstej nie trzeba właściwie nic więcej w tych rowerach robić. I to jest taki, no. Trochę aż smutny wniosek. Tak zawsze było tyle wokół tego, co kolarze używali. Tutaj, papier ściernie naklejany na koszyki, tutaj ten miał taką przełajówkę, a ten miał taki rower, a ten miał tą szosę, a ten miał jakiś amortyzowany patent, a ten miał inny mostek, bo tam ten karbonowy się łamał. Kurczę, było tego tyle, a teraz tego nie ma. Te rowery po prostu są standardowe i mają tylko inne opony. No, dla mnie to jest, to jest szokujące. Ale żeby nie było, były też jakieś wyjątki. Jednym z ciekawych wyjątków był faktor, czyli drużyna Izrael Premier Tech, która ma w swoim, że tak powiem, garażu Faktora Ostro VAM, aerorower szosowy, który mieści szerokie opony, 32 mm spokojnie, ale oni wybrali sobie Faktora Ostro Gravela, <laughs> przepraszam bardzo, to jest ich po prostu gravel. I teraz tak, ten gravel jest o tyle ciekawy, że to jest mega, mega e, aerokonstrukcja. Miałem okazję jechać jakiś wyścig gravelowy raz e, i jechałem właśnie dużo, dużo czasu z zawodnikiem chyba ze Szwecji, już nie pamiętam. E, które właśnie takiego faktora miał i miałem okazję na ten rower popatrzeć. No, ten rower jest tak pięknie zbudowany, on jest tak aerodynamiczny, tak zintegrowany. No, naprawdę no, ten rower rzeczywiście musi być szybki. Więc tego się nie bali, że stracą. Oczywiście, że stracą trochę tej szybkości, kiedy rezygnują z szosy i biorą gravela, no, ale wzięli tego gravela. Założyli tam opony tylko 32, także nie, nie weszli w 35, jak mogli, tylko założyli te same, które mogliby do swojej szosy założyć. Ale widocznie cała idea stała za tym taka, że pamiętajcie to, co mówiłem gdzieś tam wcześniej, gravel ma zawsze większą bazę kół. Ma nieco bardziej łagodny kąt y, główki. E, to takie ogólne są różnice. Ma niżej środek supportu, chociaż względem szosy nie, nie powiem tego, nie musimy sprawdzić. Na pewno ta baza kół jest tutaj kluczowa e, i właśnie kąt główki, bo lewer jest stabilniejszy. Dwa. Dłuższy rower lepiej, łagodniej przetacza się przez przeszkody, czyli jakby daje nam większy komfort, kiedy jedziemy po dziurach, czyli tutaj po bruku akurat. Plus trzy, gdyby było ślisko, a miało być błoto, miało było dużo sektorów, które były bardzo zalane wodą, było ryzyko, że będzie błotniście, no to to wszystko sprawia, że ta łagodniejsza geometria pozwala łatwiej walczyć z poślizgami, łatwiej gdzieś tam wychodzić z opresji yy, i to na pewno byłby duży jakby plus yy, pod tym kątem. Było sucho dosyć, więc to jakby się nie sprawdziło, myślę, że to była zła decyzja, zły wybór, ale taka ciekawostka Gravel wziął udział w Paryż B. O, potwierdzenie tego, co mówiłem, Mac Fadal był trzeci, żeby nie było, ja z ten był drugi. No teraz zobaczymy, Maravery już wszystko jest jasne. A propos komentarza mojego, na no Matthew Van Der to był w swojej lidze, to jest w ogóle, wyścigi stały się nudne, tak jak w przełajach jest nudne, jak Van Der jest w nodze, tak samo teraz, jak jeszcze nie ma Wanarta, to, to po prostu byłem nudne, nudny spektakl. Powiem Wam szczerze, że w lubię, bywały edycje, które oglądają od kilometra zero, czyli spędzałem cały dzień przy ekranie, ale, ale w tym roku oczywiście oglądałem dużo, też nie całość, ale dużo, ale no po prostu, no jest dominacja Van Der i tyle. A! Jeden komentarz ode mnie. Zwróćcie uwagę jedną rzecz. To, co ma, e Vanderpool robi w przełajach, to samo robi e na szosie. To jest jedyny zawodnik, naprawdę jeden z niewielu, no pitkoch też jest niezły w tym. Który, ale Vanderpool jest ten najlepszy, który korzysta z całej drogi. To jest gość, który jak robi zakręt, to jego każdy zakręt, nawet tak na przewagę już w tej minuty, on, się, on jest robiony od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Włącznie z tym, że mi się zdarza, wypadać na pobocze, na które potem wskakuje z powrotem. Jest to gość, który naprawdę Myślę, że hamuje tylko wtedy, kiedy musi i to fajnie wygląda, jak się to ogląda w porównaniu do innych kolarzy, bo naprawdę to są wszystko mega, mega uzdolnieni technicznie i świetnie jeżdżący zawodnicy, ale on po prostu jest tą klasę wyżej, że on naprawdę wykorzystuje no i jest nie tak jak kierowcy Formuły 1, którzy tną te zakręty do granic możliwości i mają to opracowane do kurczę, pewnie nano jakiegoś metra yy, czy tam mikrometra, nie wiem czego, to tak samo yy, Vanderpool robi to na szosie, to jest, to jest pięknie, to się fajnie na to patrzy. Ostatnia rzecz, o tym już mówiłem wcześniej wiele razy, bo we flashu też mówiłem o tym kiedyś, jak Wam mówiłem o rowerze Wiktora Kampanerca, ale powiem o tym teraz, bo jest to temat bardzo ciekawy. Joshua Tarling jechał na rowerze z jednym latem. w ogóle jeden blat w teraz to się stał bardzo popularny, to też osobny case, chodzi o to, że no właśnie lżej, bardziej aero, pewniej. O, o, o dziwo pewniej, bo jednak nie ma przedniej przerzutki, łańcuch się nie zakleszcza między ramą a małą tarczą, między tarczami też tak się, czasami się zdarzało w korbach Shimano tych z zabrkami niestandardowymi montowanymi na właśnie klasyki północne. A tutaj widać, że są takie że dobrze trzymające sprzęgła w przerzutkach albo same sprężyny, jeżeli chodzi o Shimano. Plus jeżeli damy Chain Gate, tu jako jest fajny kajecz, bardzo popularny w proturze w Rsturze. No to, to, to jakby załatwia sprawę i jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o spadanie łańcucha. Ale case Starlinga to jest nie tylko jeden blat, ale też to, że zębatka ma aż 62 zęby. Tak, nie pomyliliście się? Dobrze słyszeliście, 62 zęby z przodu. Wszystko po to, żeby było bardziej efektywnie z punktu widzenia fizyki. Czyli tak, łańcuch nie jest tak bardzo zagięty przez to, że ma łagodniejszą drogę, więc stawia mniejszy opór. Na takie wyginanie. A druga sprawa, mając matkę 62 i kasetę 1132, 1134, 1136, jaką sobie założycie, no to już przełoży nam starczy, tak naprawdę, na. Wszystkie te łagodne podjazdy, które występują na trasie paryszylowej, bo są takie pnące się w górę, ale lekko, powiedzmy, górki. Natomiast to, że kolasz może jechać dzięki takiej zębatce, głównie na środku kasety, czyli on cały czas się utrzymuje gdzieś tam, powiedzmy, 4 koronki, 5 koronek od najbardziej skrajnego, najtwardszego przełożenia, od tak zwanej ośki, no to sprawia, że łańcuch biegnie prosto. Jak biegnie prosto, oszczędzamy dużo i to bardzo dużo, a szczególnie na brudnym napędzie, wat, powiedzmy, to może być 2 wat na przykład zysku, nie wiem. Na, na, na oporze tarcia, e, bo łańcuch ma po prostu prostą linię, biegnie w prostej linii. I to jest fajny, fajny temat. To jest temat generalnie zjazdu na czas, ale coraz częściej go widzimy znowu alert. Co e, się, idę dalej, słuchajcie, nie mogę, bo tutaj po prostu trener mnie już pogania. E, o, to jest fajny temat. E, zaczynam do, do szerokiej kamery, przepraszam. E, to jest fajny temat. Jakiś czas temu mówiłem chyba o oponach szosowych, albo o kołach. O czym ja mówiłem? By, by, była dyskusja na YouTubie pod jakimś filmem o tym. Aha, wiem o czym mówiłem. Już oczywiście, że wiem o czym mówiłem. Mówiłem o oponach szosowych, które są coraz szersze, że prosi używają 30%, a nawet 32%, że to jest taka norma, że teraz już nawet 28% to jest taki standard bezpieczny. Ale wielu zawodowców na asfaltowe trasy używa 30%, a nawet 32%. Ktoś mi napisał, że, to na tym, że pogaczar jedzie na oponach, które faktycznie mierzą ponad 30 realnie, bo to wymusza sponsor, tak naprawdę, bo to wymusza fakt, że koła Envy, których używa pogaczar, mają, tak są szerokie wewnętrznie, że musi być minimalnie o ponad 30. Ja odpisałem krótko, że sprawdzę, potem sprawdziłem i odpisałem, że to jest nieprawda, bo sprawdziłem to już wnikliwie, i chciałem do tego nawiązać. Dementuję plotki które się pojawiają właśnie ze strony komentujących widzów. A w ogóle bardzo dziękuję, bo ja chcę tych komentarzy, bo te komentarze pozwalają nam wszystkim się dokształcić. Tak, bo ja się dokształciłem, wy się zaraz dokształcicie i to jest fajne. Dimensions, wymiary. Czyli tak, szerokość zewnętrzna 32 mm, natomiast szerokość wewnętrzna 25. Do 25 wewnętrznie z reguły producenci mówią 28 opona minimalnie, natomiast Envy mówi nawet mniej, bo Envy do, tutaj to jest napisane gdzieś, tires, opony, Envy pokazuje, że minimum tire size 27 mm i optymalizacja pod gumę 27 mm. Czyli tutaj możemy jechać nawet na oponie 27. To jest o tyle problematyczne, że często producenci opon, kiedy mają oponę 28, to piszą na niej na oponie wręcz, czy w instrukcji, czy w jakimś tam nie wiem kartoniku, kiedy kupujecie opak w opakowaniu, Dlatego kupujcie aftermarketowe, a nie OM-owe, bo om nie mają opak opakowań, Oczywiście śmieję się, ale sprawdzajcie to, bo na przykład opony przykładowo Speca 28 mają napisane na opakowaniu minimum 25 e, internal rim musi być, nie? także to jest ważne, ale akurat tutaj 27 w tym kole i gdyby opona 27 była, która może być na takie koło założona, to już może być, czyli wcale nie 30 ze strony Pogaczara, czy tam 32, bo tak Nwikarze a właśnie wystarczyłaby 28, natomiast no wiele jest teraz robionych testów, prób różnych i to nie tylko na nierównym asfalcie, bo na nierównym asfalcie to jest szersza opona po prostu lepsza, które pokazują, że no te szersze opony są wcale nie są wolniejsze, także to jest bardzo ciekawy temat, i wiecie, często jest tak, że mówimy na przykład, że prosi jeżdżą na tym, co im każą, albo że dostają oponę taką, bo sponsor chce i chce to lansować tę taką modę. Ale to tak nie jest, bo jeżeli mówimy o zwycięstwie Tour de France, to naprawdę garza od jakiejś marki oponiarskiej jest minimalna. przed tym, ile kolarz zarabia na totalu, z kontraktów reklamowych, z kontraktów z drużyną. I to tak nie jest, że tutaj oni jeżdżą na oponie 32, bo tak chce Continental na przykład. Nie, tak to nie wygląda. To żebyście mieli tego, tego świadomość, że do tego stopnia kolarze mają swobodę, że jak trzeba, to jeżdżą na oponach innej marki, tylko z zamazanym markerem, po prostu logotypem, żeby... Są tacy, tacy kolarze, którzy mają swoje takie życzenia. I tak to wygląda i to nie ma co z tym dyktować, bo tak po prostu jest. Więc ja osobiście teraz używam opon w szosie, które mają realnie 30 mm chyba przeciętnych 4, 4 i powiem Wam szczerze, że to jest fajna szerokość. Ja się czuję świetnie, ja nie odczuwam jakichś problemów z, ze szybkością. A to jaka płynność z tego wynika, że ja sobie lecę na powiedzmy 5 atmosferach, no bo to jest, no daje 5, to nie jest tak bardzo mało, ale też nie jest bardzo dużo. I sobie lecę po jakichś dziurach, wiodę sobie na jakiś szuper, jak wiem, się zachce i dalej czuję się ok, ale, ale przy tej 30. Już mogę tak dużo, że jak wjadę w szutry, a czasami mi się zdarzy, to sobie pozwalam na zbyt wiele i zdarza mi się zapać kapcia, bo dobijam po prostu. Więc myślę, że może kolejna opona to będzie 32, tak mówię prywatnie o sobie, ale też z jakiejś ciekawostki testowałem taki setup, jaki używają na parę szubę. bo jeździłem na 34,5 34 oponach realnie w mojej szosie, bo tyle mi się mieściło też. I to było śmieszne doznanie, bo rower był szybki, ale miałem takie wrażenie prowadzenia się trochę jak na przełaju, że opona jest trochę mi odcina od tej takiej dynamiki sterowania roweru szosowego, że geometria jest jednak zbudowana pod inny, inną oponę, że ta powierzchnia sklejenia się opony z ziemią jest o tyle duża, że sterowanie jest takie właśnie już bardziej jak przełaj grawe niż jak szosa. Brakowało mi tego takiego, takiej dynamiki, którą kochamy w szosie, brakowało mi też tego takiej swobody, która wynika z tego, że jak skręcamy rowerem, który ma lekkie koła, lekkie opony, bo wiadomo, szersza opona jest cięższa. To tutaj trochę to traciłem, więc. Ten sweet spot jest trudny do znalezienia, ale myślę, że to zależy dużo od stylu jazdy, od tras, od roweru, od masy naszego ciała, od geometrii, od umiejętności. Ale ja widzę, że dla mnie 30 jest super. Na przykład i naprawdę wiele na się ścigałem na 23 kiedyś jeszcze, yy, bo pamiętam te czasy złe drogi, jakieś tam wyścigi etapowe, czy, czy jakieś tam yy, klasyki, kiedy jeszcze jeździłem w chrobrych głogów w takiej drużynie dla orlików i jeździliśmy z zawodowcami wtedy normalnie wyścigi z licencją. No to na tych 23 te drogi fatalne w Polsce wtedy co chwilę kapcie. No teraz by tego nie było na 30. Byłoby o wiele mniej defektów w ogóle, także to, to ciekawe, nie? Potem, wiadomo, 25, to już tam się ścigałem na amatorskich wyścigach, teraz jeżdżę na 30 i nie czuję, żeby było wolniej. A czemu ja to wyłączam? Słuchajcie, tu już jestem chyba zdekoncentrowany. Dobra, lecę dalej. Yy... Muszę przyspieszyć, to tak jakoby całem. No to jest też ciekawy case a propos, właśnie, sponsorowania zawodników i tego, jaką oni mają swobodę. Florian Seneschal, pewnie go znacie, bardzo znany zawodnik francuski, wcześniej jeździł w kickstepie, mistrz Francji, zwycięzca wielu wyścigów. No dobry kolarz, jeżdżący fajnie i po szutrach, i po brukach, i w klasykach. Teraz jeździ w drużynie Arkea, czyli ma Arkea BB, czyli ma sponsora rowerów Bianki, bo ta drużyna jest sponsorowana przez Bianki. Bianki, jak pewnie pamiętacie, rok temu na. Na jeden z wyścigów, o których Wam mówiłem, to Hugo Hofstadter Huff, z tej drużyny miał dwie kraksy i dwa razy mu się załamała kierownica w Bianki. I on tam jechał, klow. Ja Wam to pokazywałem w jakimś flashu, Szkoda, że nie mam do tego teraz akurat linka, bo zapomniałem przygotować. Ale no generalnie to był duży kejs, że to ich ultra, ich oltre aero, po prostu rower był, no, widać, zbyt delikatny na potrzeby brutalności brukowanych klasyków. I to po prostu wyszło na tym wyścigu. Chociaż oczywiście kierownica może pęknąć każda, no ale ta być może była po prostu delikatna. W każdym razie, oni na Paryżu Berok później mieli specjalnie założone aluminiowe takie mostki obrzydliwe, kierownice. Ja też wam to pokazywałem w kolejnym jakimś tam fleszu, no, no Była cała wokół tego otoczka śmieszna. A teraz Seneszal e, jechał i w, łącznie wymieniał rower cztery razy. Nie wiem, czy były kapcie też w tym wliczone, czy tylko problemy z bianki, ale e, po wyścigu powiedział, że rower wydawał jakieś dziwne dźwięki. Że po prostu niepokojące trzaski karbonu gdzieś tam z widelca, z okolic główki ramy zmusiły go, żeby wymienić rower, szczególnie, że on jechał pierwszy raz w wyścigu chyba po omlopie, bo na, na omlopie na koniec tutaj miał kraksę, miał kontuzję, za mało obojczyk, obojczyk mu się zrósł, więc teraz wyścig na no, sobie wybrał najgorszy możliwy, plus pozdroście na, na jakąś kolejną ewentualnie kraksę, bo tu kraks jest masa, no ale jechał. No i wprost oskarżył po prostu Bianki o to, że rower się psuł. Po prostu, w sensie rower nie, nie jest chyba na to gotowy, jakieś mają problem sprzętowy. Nie powiedział może tak brutalnie jak kiedyś chyba Bałkiem Ole na serema, to pamiętacie, tam fucking SRAM. Było to słynny filmik chodzący po internecie, ale, ale akurat, no, tutaj powiedział, że mają problem z rowerem. No i Bianki oczywiście szybko odpowiedziało, że prawdopodobnie nie jest problem po stronie Bianki, no co miało powiedzieć, tylko problem po stronie mechaników, którzy nie przestrzegali momentów dokręcenia komponentów. Wiadomo, no, wszystko jest karbonowe. Ciekawy temat, ale Wam tylko pokazuje, żebyście widzieli to, że duzi kolarze, duzi mistrzowie, a w sami najwięksi, mają swobodę, żeby powiedzieć takie rzeczy, mimo że wiedzą, że no jest to jakieś ryzykowanie kontraktu kolejnego i tak dalej. Także żebyście o tym wiedzieli, że to nie jest tak, że to, co im dadzą, tak jak im zagrają, tak po prostu mówią, nie? Idę dalej. Muszę teraz pospieszyć się już, chyba, bo już mamy pewnie ze 40 minut. Więc y, krótki temat. Duży w ogóle temat przed Paryż-Roubaix, Szczykana przed wjazdem do lasu Arenberg. Cała y, nagonka, że dlaczego to, że to, to bez sensu. Mario Mathieu Van Der Poel, czy to żart? Na swoim Twitterze, czy tam na swoim Xie. Y, ale mi się wydaje, że ciekawy ruch, bo ja się spodziewam, że będzie bardzo niebezpiecznie, tak? że jednak dojazd do Szczykany będzie jeszcze gorzej wyglądał niż dojazd do lasku arenberskiego. Po prostu będzie pchanie, będą kraksy na asfalcie. Ta grupka była już tak wyselekcjonowana, była tak mała, że nic z tym się nie stało. Faktycznie Szczykana wyhamowała ich totalnie. No i z tego słynnego wjazdu do lasku, kiedy wjeżdżają tam 60 na godzinę i są tam ogromne kraksy, najgorsze defekty, łamiące się koła, spadnięte opony tubeless w ostatnich latach z obręczy. Cała ta dramaturgia lasku aremberskiego jakby zniknęła, bo wjeżdżają tam na prędkości 15 na godzinę, czy tam jakiejś minimalnej. I po prostu jadą normalnie. Oczywiście potem e, się rozpędzili. Potem Matthew Vanderpool za, zaatakował, tam się jakby ta szółka wyselekcjonowała. E, ścisła ta ucieczka, która już jechała, e, czy grupka taka, no, która już wyselekcjonowana, jadąca na, na metę przed atakiem solowym Vanderpula. W każdym razie chodzi mi o to, że zepsuło to ten taki no. Tą taką brutalność lasku Erenberg, ale na pewno no, widać, że dla sprzętu i chyba dla kolarzy wprowadziła trochę bezpieczeństwa, więc dużo było krzyku. Okazało się, że krzyk był o nic, no ale fakt, że jest to takie trochę no, w ograniczanie, tak jak na rajdach samochodowych, no ułatwianie, tak, ułatwianie, czy może nie ułatwianie, ale dawanie bezpieczeństwa większego, tak, kolarzom. Nie wiem, czy to jest dobre w sumie, no. Pff, chyba dobre, no, chyba chodzi, żeby każdy do domu wrócił jednak, nie? A nie tak jak było ostatnio. E Ciekawy temat, krótko tylko poprzejdę, bo ja w ogóle nie znam nie za znam, y bardzo marki y Fair Bicycles. To jest marka, która zaproponowała ciekawy gadżet, Jarzemko do regulowanych sztyc, które jest jakby montowane do sztycy, która już jest na rynku, która istnieje do różnych producentów. I jest to Jarzemko, które pozwala zrobić offset. I to jest mega ciekawy temat, bo zawsze dropery prawie zawsze mają offset zero. A wiadomo, że niektórzy chcą być bardziej do tyłu przesunięci, chcą mieć offset właśnie tam, nie mnie 15 mm, 20 mm, 10 mm, a brakuje im już po prostu prętów środełka, bo już jakby cały ten limit wykorzystali. Są też osoby, które mają rowery starego typu i chcą sobie zrobić główkę. Główkę? Może i by chcieli, ale tu akurat mają podsiadłówkę. Chcą sobie zrobić podsiadłówkę bardziej stromą, więc mogą ch chcieć mieć offset do przodu przesunięty, tak jak w rowerach do jazdy na czas. I teraz ten gadżet, to jest takie jarzębko. popatrzcie, pozwala. Ja może z tych zdjęcia wejdę. Zrobić tak, czyli dać sobie offset właśnie do tyłu albo tak, offset do przodu. No bardzo fajna sprawa. Uważam, że no brakowało czegoś takiego wręcz na, na rynku. Więc no fajna rzecz. Myślę, że wielu z was może mieć ochotę coś takiego u siebie zamontować. No bo wiadomo, że o, to jest a propos internetu, o którym wam mówiłem: rewelacja, rewelacja. Fairbicycle.com. Można wejść, można sprawdzić. Ciekawa rzecz. Idę dalej. Słuchajcie, wybaczcie mi. Wiem, że niektórzy oglądają mnie z chęcią i chcą robić to długo, ale, ale ja się teraz już bardzo pospieszę, bo mamy taki ograniczony czas, że tam staramy się zamknąć w 40-kilku minutach, a to się nie udaje nigdy. Nowa kurtka Castelli Gabba R. Castelli Gabba R w ogóle Gabba to jest kurtka, która jest znana jako super szybka kurtka przeciwdeszczowa, używana przez kolarzy zawodowych, chętnie kupowana przez amatorów. Najśmieszniejsze jest to, że Cały ten case współczesnych kurtek na deszcz to jest case tego, że one muszą być aero. Pamiętacie kiedyś kurtki na deszcz? Każdy sobie zakładał kolasz, kurtkę na deszcz, lajtowo sobie zapinał, wygodnie, wszystko fajnie i potem taki, no nie wiem, się z tego tworzył. Rękawy obszerne, takie tutaj, wszystko to tak sobie powiewało. Ja pamiętam, na są jakieś na rowerze. ten taki jakby deszczowa kurtka, takie. Takie powiewanie żagla właśnie, ten taki dźwięk fajny, to, to był standard. Teraz, kiedy aerodynamika jest po prostu nauką, która absolutnie spaniotrowała kolarstwo, no to nikt już tego na to nie może pozwolić. I współczesne kurtki szosowe, o tym chciałem powiedzieć, ta Gabba r, ona jest szybsza niż kombinezon skin suit, taki szosowy aero. To jest niesamowite. Słuchajcie, to jest niesamowite. Castelli podaje, że w normalnej pozycji takiej kolarskiej, szosowej, kiedy jedziemy na, na łapach, Między 37 a 50 na godzinę, ona jest procent szybsza, ta kurtka, niż Skin To jest niesamowite. Ale jest troszeczkę wolniejsza w pozycji aero, tam o procenty wolniejsza. No to jest niesamowite, że tak są w stanie to zrobić. Oczywiście close fit, tak, czyli wycięcie do, wytaliowanie absolutne, przylegające na całej długości, rękawy przylegające. Tył oczywiście dłuższy, przedłużony, żeby nie chlapało nam spod koła na pupę i na nerki. Ale co jest z tym śmiesznego, to pewnie widzicie na wyścigach. To jest mega szybkie i to rzeczywiście sprawia, że na, na jeździe, kiedy jest deszcz, no to oni nie tracą, jakby aerodynamicznie. Jadą cały czas tak samo szybko, bo nie ma większego oporu powietrza. Ale. Jest ko z ubraniem się. Zwróćcie uwagę, jak wielu kolarzy teraz są filmy, kiedyś tam necie krążące, jak oni nie mogą się ubrać. Tutaj jedzie, nie może założyć, podjeżdża kolega, wstrzymuje mu, podaje mu rękaw, w coś, nie daje już, żeby go obejmuje, żeby mu pomóc. Nie? To, to, tak to wygląda. Do samochodu podjeżdżają, tam ich do wyciąga mu rękę, bo on nie może sobie poradzić. Winigoro ostatnio na jakimś wyścigu, jak jeszcze zanim kontuzja zapał, stawał wręcz, żeby kurtkę wybrać. No kurde, to się już tylko po tego zrobił, ale naprawdę nie tego UCI wejdzie z regulacją, jaka kurtka powinna być, żeby kołaś mógł założyć samodzielnie, ale do tego doszło, słuchajcie, że to nie jest tak, że oni mają kiepskie skille, tylko te kurtki jest tak ciężko włożyć, kiedy oni jadą, kiedy już są mokre dłonie czy tam w sensie no, przedramiona. Eee są mokre ciuchy, to ciężko jest to wcisnąć na siebie, no ale potem faktycznie to kulka jest aero. To taki off-top, ale to ubieranie się, to nie jest tak, że kolarze gorzej jeżdżą współcześnie, oczywiście pewnie jeżdżą trochę gorzej, może niż ci, którzy kiedyś siedzieli na, oj, kurde, szczytkach 21, napitych na 10 atmosfer, to rzeczywiście może teraz jeżdżą trochę gorzej przez to, ale to nie jest tak, że współcześnie kolarze są słabi technicznie, tylko po prostu mają do ubrania coś, czego się nie da ubrać, bo to jest po prostu prezerwatywa na na, na ciało, nie? E, idę dalej. Króciutko, bardzo króciutko. Nowy silnik SREMA, być może. Jest to zgłoszenie patentowe, które można przydać o nim na portalu Pinkbike. Zgłoszenie patentowe na jednostkę własną SREMA. Jak wiecie, silnik SREMA obecny to jest silnik, który dla nich robi brozę, a tutaj mamy patent na własną jednostkę napędową, prawdopodobnie lekką, więc być może wkrótce za jakiś czas będziemy widzieli rowery oparte o a, silniki Srema. Tutaj bike przewiduje, że to będzie coś między 50 a 60 km. Bardzo możliwe, tak jak powiedziałem, na no, to jest teraz mega. Yy, Sanie na rynku po prostu. Jego konstrukcja na tych rysunkach to fajnie widać, zakłada, że da się bardzo nisko go zamontować i zamontować go pod kątem, po to, żeby bateria mogła zejść jeszcze niżej i żeby cały yy, środek ciężkości był po prostu maksymalnie obniżony. Idę dalej. No to jest taki krótki, takie krótkie jakby podsumowanie kraksy, która miała na miejsce na wyścigu dookoła kraju Basków. I tutaj chciałem powiedzieć wam, że nie wiem, czy pamiętacie ostatniego flesza, ale opowiadałem o tej fatalnej kraksie, gdzie połamał się woł art między innymi, gdzie Jasper Jasperem też się połamał, i było tam mega dużo mocnych kolarzy, którzy po prostu ucierpieli i, i mają przerwę na dłuższą, tak? bo są po prostu fatalnie połamani. Nie minęła chwila, a wyścig dookoła kraju, dookoła kraju Basków. I fatalna kraksa na zjeździe, gdzie znowuż wielu kolarzy topowych, włącznie z Remko Ewenepolem czy Jonasem Vinigorem, została wyeliminowana tak naprawdę z sezonu. I być może już tak bardzo fajnie zapowiadający się Tour de France wcale taki nie będzie, bo pytanie, czy oni zdążą dojść do siebie i przygotować jakąś formę, która będzie im pozwalała w tych wyścigach startować i rywalizować. Tutaj akurat tam akurat była kraksa, wtedy co się Van Aert połamał, duża prędkość, w sumie na, na błąd kolarza. Pchanie się tak naprawdę, szukanie miejsca, przepychanie się w peletonie, żeby być jak najbardziej z przodu. Tutaj była kraksa spowodowana tym, jak reportują czy raportują kolarze, donoszą kolarze, że była droga, która miała korzenie drzew pod asfaltem, które tak mocno wybiły, że droga była pofalowana, po prostu był piasek, żwir, było po prostu niebezpiecznie. Jakby nie było. <laughs> czy jest to kwestia tego, że jest coraz więcej e, takiej spinki w peletonie, że się ryzykuje wręcz na zjazdach? czy? Kwestia zaniedbania ze strony organizatora, że trasa była nieoznaczona, że były te korzenie, one nie były nieosprejowane, nieoznaczone, że jest niebezpiecznie. Przecież to można jakiegoś marszała nawet postawić. Była tam kraksa w ucieczce. Czemu tam nie stał marszał i o tym nie informował? No w każdym razie, więc zaniedbanie ze strony organizatorów. I trzecia sprawa, to co jest ważne. Patrzcie na to, co jest w poetonie. Kiedyś było tak, że byli wielcy lider, lider, liderzy. Oni mieli swoją pozycję, oni rządzili poetonem. Teraz przychodzą młodzi, 18 lat, 20 lat, oni mają nogę. Oni są mocni, oni są talentami, oni są wychwyceni już w wieku 15 lat i już jeżdżą w zapleczach tych world tourowych drużyn. Oni już są gwiazdami i oni mają też walczyć. Oni mają wolną rękę, oni mogą wszystko. Kiedyś tego nie było. Kiedyś poletonem rządziła grupa starych kolarzy i jak było powiedziane, że jest tak i tak, to młodzi się nie wchają. Teraz młodzi się wchają cały czas, a droga jest wąska, tak samo jak była kiedyś. Nic się nie zmieniło, więc jeżeli więcej kolarzy chce być z przodu yy, i są to Właśnie młodzi, nieustraszeni też, z większą fantazją, z mniejszym doświadczeniem, mniej zobaczyli kraks, też mniej przeżyli kraks takich. No to robi się niebezpiecznie. Generalnie wiele jest tego przyczyn. Wydaje mi się, że to, to, to co powiedziałem z tymi młodymi jest ważne. Na pewno ważne jest też to, że nie może być tak, że jest nieoznakowane takie niebezpieczeństwo. No ale słuchajcie, no w ciągu tygodnia czy dwóch nie, nie pamiętam jakie to była między tymi kraksami odstęp czasowy, no bardzo wielu utalentowanych kolarzy po prostu straciło sezon. A kto wie, czy nie kariery, bo czasami po takich kontuzjach są jakieś powikłania, problemy, no, no, no to się po prostu przykro na to patrzy, nie? To ja, ja na to patrzę, ja lubię szosę, ja się lubię na wyścigu szosowym przejechać, gdzieś tam pościgać, ale ja przyznam się, że nie pamiętam, kiedy byłem na wyścigu szosowym, bo właśnie się trochę boję tego, powiem Wam szczerze teraz, jako taki starszy gościusz. No i na koniec, na takie rozluźnienie atmosfery, przygotowałem Wam bardzo fajny film, była jeszcze jedna, straszna prawie kraksa, gość na mecie stał, fotograf i na w środku drogi stał, kiedy wjechał peleton finiszujący. Nie mam tego filmiku akurat, nie znalazłem go na internecie ponownie, ale po prostu no... A propos, kolejny przykład, że organizator nie dopilnował, tak? Nie dopilnował bezpieczeństwa, no dla mnie dramat. Ale zobaczcie na to, bo to tak na koniec, na ostudzenie emocji. Czy się uda? Módlmy się teraz o internet. Powiększę to może. W każdym razie, jedzie kolarz, galopujący koń, Wpada w peleton, wpada w kolumnę samochodów, nie wiadomo co będzie, no niebezpieczna sytuacja, Spuszczone zwierzę, być może zrzuciło swojego jeźdźca, bo widać, że ma siodło, także w ogóle no, dramatyczna sytuacja. Podjeżdża kolarz, który wychowywał się na farmie, jak i w Belgii jest sporo, mówmy się, łapie tego konia, słuchajcie, opanowuje go spokojnie, no coś pięknego, na no, przykład po prostu opanowania. Takie historie też się zdarzają, fajne fajne takie na naostrzanie emocji, bo też sytuacja, a propos, Potencjalnie tragiczna. No z tego mogła być wielka kraksa, wielki wypadek, ale skończyło się fajnie. Ciekawe, czy jest jakaś nagroda dla takiego kolarza. Nie wiem, to no nie jest to najbardziej aktywny, na pewno nie jest najdzielniejszy, ale może klasyfikacja dla nie wiem. Najbardziej zwariowanego wyczynu na trasie mu się należy, naprawdę. To chyba tyle. Zaraz sprawdzimy. Tak, zapędziliśmy się, jesteśmy na yy, kanale YouTube naszego Bike Worldu. I to mogę Wam powiedzieć, no powiem Wam tylko tyle, że Wam bardzo dziękuję za, za uwagę. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to należy Wam się order by cordu. Słuchajcie, dzięki za, za obecność. Bardzo lubię te flesze, bo mogę sobie tak swobodnie pogadać wśród kamerą. Zawsze jednak te filmy są takie bardziej oficjalne, jestem bardziej taki, wiecie, no staram się być profesjonalny, a to ja mogę sobie tak spokojnie usiąść i bez napięcia pogadać o rowerach, o ciekawostkach, o nowościach, o moich takich tam wrażeniach. Więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. I dziękuję Wam za oglądanie. I jeszcze jedna sprawa. Jakbyście chcieli nas wesprzeć, bo czasami mówicie, że zróbcie testy tego, zróbcie testy tamtego, zróbcie porównanie tego. Robimy, co możemy, ale mamy ograniczony budżet. Jakbyście chcieli nas wesprzeć, wchodźcie na sklep bikeworld.pl, pamiętajcie o kodzie rabatowym FLASH, 20% rabatu na cały asortyment, m.in. czapki, fajne koszulki, ciuchy szkolarskie. Więc zapraszam Was serdecznie, żebyście korzystali z promocji, a tym samym wstrali naszą działalność i pozwalali nam, że tak powiem, dysponować większym budżetem właśnie na tego typu rzeczy, które robimy teraz. Także zachęcam też do sklepu, zapraszam. Dzięki za uwagę, zostawiajcie kciuka w górze, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no i widzimy się za jakiś czas w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.